Witam Państwa bardzo serdecznie. Kamil Klimczak, witam w Komentarzu Narodowym. Tutaj rozwinę pewien temat, który gdzieś tam się już chyba bodaj w komentarzu tygodnia przewinął, mianowicie kwestię tego, jak to rząd w Warszawie bardzo ochoczo rozdaje pieniądze z budżetu polskiego państwa Ukraińcom. Kolejne, proszę Państwa, fundusze, kolejne pieniądze mają płynąć. Ja tutaj zaznaczę na wstępie, nie jest moją intencją, moim zadaniem i moją chęcią nabijanie się z ofiar wojny. Jest to dla mnie jak najbardziej oczywiste, że zetknięcie się z działaniami wojennymi, przejście przez jakieś tam obozy, chociaż tutaj to sformułowanie, o którym zaraz będę mówił, o kobietach będących w niewoli, no co to znaczy być w niewoli? No, do niewoli bierze się co najwyżej członków sił zbrojnych strony przeciwnej, no ale powiedzmy, że można być też w trakcie działań wojennych pozbawionym wolności, uwięzionym, zatrzymanym, cokolwiek. Natomiast chciałem zauważyć, że no mimo wszystko nie jesteśmy, przynajmniej na razie, bo niestety widać, że polityka władz warszawskich do tego dąży, żebyśmy się stali stroną konfliktu na Ukrainie, ale póki co nie jesteśmy tą stroną, chwała Bogu. Więc o te biednych ludzi, którzy przeszli rosyjską niewolę. No, ja tego nie rozumiem kompletnie, jak sieroty i kobiety mogą przechodzić rosyjską niewolę. No, mogli się znajdować na terytoriach okupowanych, na terytoriach zajętych przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Przepraszam, nie wyciszyłem telefonu, ale nie będę już tego wycinać. Więc, szanowni państwo, znajdowanie się na terytoriach okupowanych, rozumiem, że może nie jest niczym przyjemnym, ale znowu, dlaczego to nie państwo ukraińskie się tym zajmie? A Michał Dworczyk ogłosił w Kijowie rozpoczęcie przyjmowania wniosków przez Fundusz imienia Klemensa Szeptyckiego. To najpierw jeszcze słów kilka o Klemensie Szeptyckim. Klemens Szeptycki, proszę Państwa, był duchownym grekokatolickim, w zasadzie nazywał się Kazimierz Maria Szeptycki, takie było jego imię świeckie, jest obecnie błogosławionym Kościoła katolickiego, był bratem i generała Stanisława Szeptyckiego i Andrzeja Szeptyckiego. Rodzina Szeptyckich bardzo zasłużona dla Polski, no ale Andrzej Szeptycki raczej postać czarna i tutaj też Klemens Szeptycki, który był najpierw prawnikiem, politykiem, posłem Reichsratu przed Litawi, potem zrezygnował z życia świeckiego i wstąpił do klasztoru. Został początkowo benedyktynem, ale potem zmienił obrządek na grekokatolicki, przeniósł się do Studytów. Po wojnie został uwięziony we Lwowie, potem w Kijowie i zmarł w więzieniu we Włodzimierzu nad Klaźmą i został beatyfikowany w 2001 przez Jana Pawła II w trakcie beatyfikacji tzw. 27 nowomęczenników grekokatolickich, czyli tych, którzy cierpieli z rąk radzieckich. Ale w każdym razie wracamy do meritum. No to patron, powiedzmy, mniej kontrowersyjny na pewno niż jeden z jego braci. Aczkolwiek też wyzbycie się polskiej świadomości narodowej nie budzi we mnie sympatii do tego człowieka. I fundusz wsparcia będzie przeznaczony właśnie dla ukraińskich sierot i Ukrainy, które wyszły z rosyjskiej niewoli. Operatorem funduszy będzie Polska Państwowa Fundacja Solidarności Międzynarodowej. W ciągu roku z pomocy finansowej będzie mogło skorzystać do 1600 ukraińskich sierot. Każde dziecko, które będzie objęte programem, będzie otrzymywać równowartość miesięcznie, równowartość 5000 hrywien, czyli około 720 zł miesięcznie, czyli rocznie, szanowni państwo, to jest około nieco ponad 8,5 tysiąca złotych, no czyli razy 1600 to jest, drodzy państwo, 13,5 miliona złotych ponad. A poza tym 10 tysięcy hrywien jednorazowo dla kobiet, które wyszły z rosyjskiej niewoli i przeżyły tam traumę. Czym jest według pana ministra Dworczyka trauma? Tego nie wie nikt. Nie znam definicji legalnej traumy. No niektórzy już się z tego nabijają, no trochę, ja to trochę rozumiem, no ja naprawdę wszystko jestem w stanie zrozumieć, biedne, wiadomo, biedne dzieci, biedne kobiety to zawsze z punktu widzenia etyki chrześcijańskiej warto wspierać, natomiast no tutaj dostrzegam pole do nadużyć. Dostrzegam pole do nadużyć i w ogóle pytanie, dlaczego my się tym zajmujemy? Szanowni państwo, w dobie, kiedy sytuacja gospodarcza Polski zaczyna być tragiczna. Zaczyna być tragiczna, a będzie jeszcze gorzej, bo podwyżki energii, inflacja spowodują długotrwały, głęboki kryzys gospodarczy, zacznie brakować pieniędzy w naszych kieszeniach, zacznie brakować również pieniędzy w budżecie państwa. I my w tym momencie lekką ręką rozdajemy pieniądze Ukraińcom. No ja, tak jak powiedziałem, nie zamierzam tu się nabijać, że to, no to jest, może i są takie osoby, które rzeczywiście tam potrzebują pomocy, no ale niestety Poland first, proszę państwa. Nie ma tutaj dyskusji. A teraz, proszę państwa, kolejne mądrości jeszcze do analizy pana Dworczyka, który popisał się swoim idiotyzmem totalnym. W XXI wieku jeden z najstraszniejszych totalitaryzmów jest z putinowskiej Rosji. Po pierwsze tak, pan Dworczyk w jednym zdaniu udowadnia, że po pierwsze nie wie, jaka jest sytuacja wewnętrzna Rosji, po drugie nie zna definicji słowa totalitaryzm, po trzecie ma słabą wiedzę o świecie. Proszę państwa, moim zdaniem najgorszy totalitaryzm to niektórzy by pewnie wskazali Chiny, ale ja będę polemizował. Ja uważam, że jednym z najgorszych totalitaryzmów doby dzisiejszej, no to żeby daleko nie szukać, nie wiem, Arabia Saudyjska czy inne państwa islamskie, a myślę, że coraz większy totalitaryzm jest w tak zwanych krajach liberalnych demokracji zachodnich. Tak więc no, na pewno gdyby ktoś mi dał do wyboru żyć w Arabii Saudyjskiej albo w Rosji, to wybieram Rosję. Tak więc na pewno są straszniejsze totalitaryzmy niż rosyjski. W ogóle nie wiem, co ma za przeproszeniem piernik do wiatraka, ponieważ no, immanentną cechą działań wojennych no, są pewne po prostu straty w cywilach, no, jakby na to nie patrzeć. I gdziekolwiek dzieje się wojna, są biedne sieroty, są straumatyzowane kobiety, a nie słyszałem, żeby na przykład takie fundusze tworzono na przykład dla ludności syryjskiej, dla ludności Afganistanu, a przepraszam, to myśmy razem z Amerykanami napadli na Afganistan, czy też wielu innych miejsc, gdzie wolność i demokrację dostarczała w postaci chociażby bomb lotniczych i innych środków ogniowych armia amerykańska. A zatem jest to po prostu skandaliczne i uważam, że jest to jakaś kompletna pomyłka. Także no, jeszcze raz pytam, co to znaczy kobiety, które wyszły z niewoli i co to znaczy, które przeżyły traumę, bo pod to można, proszę Państwa, podciągnąć wszystko i założę się, że no, to, co oświadczą Ukraińcy czy Ukrainki, to będzie uznawane jako niemalże prawda objawiona, tak? Więc no, każda Ukrainka teraz może podać, że ona przeżyła traumę, jeśli nawet ona tych rosyjskich okupantów na oczy nie widziała, tak jak ci uchodźcy z Ukrainy w Polsce, tak zwani uchodźcy, bo nie mają statusu uchodźcy, przesiedleńcy po prostu, z zachodnich obwodów, którzy Rosjanina na oczy nie mieli szansy zobaczyć, bo w tych częściach Ukrainy po prostu nie było wojsk rosyjskich, tam one nie dotarły, co najwyżej, jeśli to były jakieś bombardowania czy ostrzały rakietowe niektórych celów militarnych. I to, proszę Państwa, było na tyle. To jest dla mnie jakaś jedna wielka, potworna, olbrzymia chucpa. I tak bym to po prostu podsumował. Tyle w temacie. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli się podobało, to proszę łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i wsparcie kanału. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach.